impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez w naszym mieście, ale już myślę, że nie tylko w naszym mieście, ale w regionie i w kraju. Nasze, tak to mówię, nasze tradycyjne święto chleba będzie miało w sobie również przyjęcie czy ustawienie jarmarku. Około 220 wystawców będzie w tym roku w kramach na Starówce. Będą to oczywiście wypieki, tak jak święto chleba, produkty żywnościowe, rękodzieło, sztuka ludowa. Cieszę się, że tak prawdę mówiąc, w ubiegłym roku 10 lat trwania Elbląskiego Święta Chleba wyrobiliśmy już pewną markę naszego święta i coraz więcej wystawców, którzy przyjadą na jarmark z coraz to dalszych terenów, wpisują już to święto u siebie i coraz więcej mamy chętnych, także 220 wystawców to jest już bardzo, bardzo ładny wynik. Tak jak w latach poprzednich, tak również przewidujemy atrakcje i kulturalne, i nawet też i od ubiegłego roku z dziedzictwa kulinarnego. Jarmarkowi będą towarzyszyły imprezy na Starym Mieście, będą to występy zespołów folklorystycznych. Będziemy gościli również na Dniach Chleba miasta partnerskie. Przyjadą też i ze swoimi zespołami. Będzie okazja też zaprezentowania folkloru i kultury z naszych miast partnerskich. Przyjadą też samorządowcy. Jest to okazja również do rozmów co do dalszej współpracy. Święto Chleba to 3 dni jarmarku z mnóstwem atrakcji kulinarnych, muzycznych, historycznych, sportowych i rozrywkowych. Będziemy mieli właśnie rekordową liczbę wystawców, którzy będą sprzedawali, prezentowali swoje wypieki, swoje produkty żywnościowe, ale również rękodzieło i sztukę ludową. Miejsce, w którym odbywa się Elbląskie Święto Chleba, jest to tradycyjnie Stare Miasto. Najważniejszą rzeczą Elbląskiego Święta Chleba to oczywiście jarmark, ale oprócz tego chcieliśmy, żeby elblążanie i turyści mogli zapoznać się z kulturą nie tylko polską, ale również naszych miast partnerskich. W tym wydaniu Święta Chleba będzie to, można powiedzieć, międzynarodowe Elbląskie Święto Chleba, ponieważ weźmie w nim udział aż 8 delegacji zagranicznych, z czego 6 delegacji miast partnerskich: Compiègne Francja, Leer Niemcy, Tarnopol Ukraina, Nowogródek Białoruś, Narwa Estonia i Kaliningrad Rosja, ale również przedstawiciele 2 miast, z którymi miasto Elbląg będzie współpracować, to jest Stavanger z Norwegii i mołdawskie miasto Hincestii. W trakcie trwania Elbląskiego Święta Chleba odbędzie się spotkanie wszystkich miast partnerskich, zostanie również podpisane porozumienie o współpracy z międzyelbląskim a estońską Narwą. Przedstawiciele Polonii ze Stavangeri, tu jest taka ciekawostka, przekażą Elblągowi historyczną flagę, która przed II wojną światową wisiała przed polskim konsulatem w Stavanger.